Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj poruszymy temat zakupu dla polskiej armii śmigłowców szturmowych AH64 produkowanych przez zakłady Boeinga. Należy zaznaczyć, że chodzi o całkowicie nowe maszyny najnowszej generacji AH64E Guardian. Jego producent, właśnie firma Boeing, twierdzi, że śmigłowiec ten oferuje unikalne połączenie prędkości zasięgu. Oraz mocy uzbrojenia, a co najważniejsze, przeżywalności, oraz że jest to najbardziej zaawansowany technologicznie i sprawdzony w boju śmigłowiec bojowy, z którym nie może się równać żaden inny śmigłowiec na świecie. Polska armia posiada, co prawda, na wyposażeniu śmigłowce szturmowe Mi-24, które zyskały przydomek latający czołg czy piekielny rydwan wśród talibów w czasie interwencji ZSRR w Afganistanie. Jednak podstawową bolączką naszych maszyn jest brak rakiet kierowanych przeznaczonych do tych śmigłowców, a dodatkowo dochodzi wyeksploatowanie sprzętu, który znajduje się na wyposażeniu armii od ponad 40 lat. Maszyny te początkowo były wyposażone co prawda w pociski kierowane skorpion o zasięgu 3 km, a także kokon o zasięgu 5 km. Niestety jednak kilka lat temu zakończyły się resursy techniczne obu typu rakiet, no i zostały one wycofane ze służby, a śmigłowce zostały wyłącznie z 57 i 80 mm niekierowanymi rakietami oraz wielokalibrowym karabinem maszynowym 12,7 mm, przez co wartość yy, śmigłowca na polu walki znacząco spadła. Ministerstwo Obrony Narodowej, przygotowując się do zakupu nowych śmigłowców uderzeniowych pod kryptonimem KRUK, wciąż bierze jednak jeszcze pod uwagę możliwość modernizacji maszyn Mi-24, przynajmniej w czasie, w którym nowe konstrukcje jeszcze nie trafiły do służby. Polska złożyła zapytanie ofertowe na 96 sztuk tych śmigłowców. Nie oznacza to jednak, że tyle ich kupimy. Pierwszą przeszkodą jest polityka. Waszyngton na pewno nie będzie miał nic przeciwko sprzedaży Polsce tych śmigłowców, ale czas dostaw i warunki korzystania, czy choćby cena będzie miała znaczący wpływ na, na podpisanie tego kontraktu. Jak szacuje, podpisanie umowy może mieć miejsce w połowie przyszłego roku. Jak zaznaczył producent dostawy tego sprzętu mogłyby rozpocząć się kilkadziesiąt miesięcy po podpisaniu umowy, czyli czytaj nie wcześniej niż 2 lata. Czy możemy tyle czekać? Kolejną przeszkodą przy tym zakupie może być cena, która znacznie uziemi ten zakup, bo liczba 90 sztuk jest bardzo optymistyczna z prostej przyczyny. Jest to śmigłowiec bardzo dobry. Ale też bardzo drogi. Na początku maja Australia ogłosiła, że zakupi 29 maszyn AH64 Apache za prawie 4 miliardy dolarów amerykańskich. Oczywiście zakup obejmuje także przystosowanie infrastruktury, ale, ale śmiało możemy założyć, że wartość polskiego kontraktu na prawie 100 głowców wynosiłaby co najmniej 12 miliardów dolarów. Co przy dzisiejszym kursie daje bagatela prawie 60 miliardów złotych, co sprawiłoby, że byłby to najdroższy zakup dotychczasowej historii wojska polskiego, wart więcej nawet niż ten z samolotów F-35 czy czołgów Abrams. I choć wizja posiadania tych śmigłowców jest piękna, to chyba mało realna. No, przynajmniej w takiej ilości. Co wyróżnia AH64 na tle używanych przez polską armię Mi-24, to przede wszystkim rozmiar jest mniejszy, ponieważ nie posiada przedziału transportowego. Mi-24 posiada przedział transportowy, mogący pomieścić do 8 żołnierzy. Apache jest odpowiednikiem takiego rosyjskiego KA-50 czy Mi-28, jednak jest lżejszy, tutaj bliżej jest mu do KA-50 i przede wszystkim wychodzi na to, że jest bardzo sprawdzoną konstrukcją, ponieważ AH-64 powstało już 2,5 tysiąca sztuk. K-50 został już wycofany ze służby, powstało ich tam kilkanaście, z tego co oficjalne źródła mówią to 17 sztuk, a jeśli chodzi o Mi-28 to powstało zaledwie 125 sztuk, czyli coś jest na rzeczy, ponieważ szturmowy Mi-24 został wyprodukowany w ponad 3000 egzemplarzy. Co naprawdę sugeruje, że była to bardzo udana konstrukcja, która doczekała się kilku generacji. Pozyskanie nowych maszyn dla wojska polskiego y, powinno być jak najszybsze z uwagi na konflikt, y, który odbywa się za naszymi wschodnimi granicami. Jednak czas oczekiwania, który zwykle jest oscylujący w granicach 50 miesięcy, jest zdecydowanie za długi. Pojawiły się jakieś plotki, że istnieje możliwość, na przykład, pozyskania wcześniej mniejszej ilości maszyn. Byłyby to maszyny używane bądź też nowe, które zostały zamówione dla Stanów Zjednoczonych, i jest to taka opcja, która jest najbardziej prawdopodobna, że Stany Zjednoczone odstąpiłyby część maszyn zamówionych dla siebie. I pierwsza partia trafiłaby do Polski znacznie, znacznie szybciej. Drugą opcją jest właśnie dostanie maszyn używanych, które wypełniłyby tą lukę i też jest prawdopodobne. Niezależnie czy doszłoby do realizacji pierwszej czy drugiej wersji zdarzeń, wszystko na plus, ponieważ potrzeba czasu, by przeszkolić serwisantów przeszkolić załogę. Więc ja z całego serca trzymam kciuki. Nie jestem przekonany, czy, czy jest możliwe pozyskanie takiej ilości maszyn, bo koszt jest astronomiczny. Ale uważam, że naprawdę warto, ponieważ lotnictwo polskie no, jest od dawien dawna bardzo zaniedbane. Ostatnimi czasy no, mówi się jak na razie o pozyskaniu i myśliców szkoleniowych, bo tak chyba tylko można nazwać te koreańskie FA50 F35 kolejna partia F16 i w końcu Apache a posiadanie w ogóle już takiej liczby byłoby potężnym atutem ale póki co nie zapeszajmy dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia zostaw łapkę i subskrypcję